Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavcar i przy tej pięknej zimowej pogodzie nagrywamy dzisiaj jeden z bardziej lubianych samochodów w Polsce. Jest to Opel Insignia, czyli następca Vectry C. Tutaj w bardzo fajnej wersji, bo jest to liftback. A jeszcze była oczywiście dostępne kombi i sedan. No sedan wiadomo najmniej popularny, bo najtrudniejszy, że tak powiem, w załadowaniu swoich rzeczy. Niektórzy lubią sedany, też im się nie dziwię, no bo ta bryła jest proporcjonalna. No kombi to już wiadomo, mi nie przeszkadza, ale każdy ma swoje podejście. A liftback dla takich osób, nie wiem, może powiem młodszych, które nie wożą aż tak dużo, jak to się mówi, towaru czy tam bagaży, jest najlepszą opcją. Fajnie ta linia wygląda naprawdę w Insignii. Ten tyłek, że tak powiem, wygląda naprawdę masywnie i elegancko. Tak, ten spoiler jest przedłużony na klapie. Fajna taka linia, troszeczkę jak sportowego, dużego coupe, na przykład Audi A7. Tutaj jest ten dwulitrowy CDTi, lubiany silnik przez klientów, ale ma on tutaj jeden taki drobny problem, który ja zawsze po zakupie takiej Insignii staram się wyeliminować, zawsze to zrobić. Jest to odma od smoka olejowego, czy tam ta uszczelka olejowa. Po prostu to po latach parcie je i trzeba to po prostu wymienić, zdjąć miskę, przy okazji zrobić olej i tyle. Bo przez taką drobną uszczelkę tego smoka olejowego za 50 zł oryginał możecie cały silnik po prostu uszkodzić i nie będzie miał smarowania i się zatrze. Tutaj macie to zrobione, przejechane, może jest po wymianie oleju 10 km razem wraz oczywiście z filtrami, olej oryginał GM-a, tak samo jak i ta cała uszczelka. Czy coś jeszcze o aucie? No na pewno nie wspomniałem o przebiegu, jest to 200, jak się nie mylę, 35 albo 8 tysięcy. Rok 2011 z bardzo fajnym wyposażeniem, bo jak widać 19-calowa lufelgi naprawdę nadają temu autu dużej masywności, z ładną oponą. Mamy światła biksenonowe i jeszcze kilka fajnych barierów, takie jak czujniki parkowania i oczywiście czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. I przy okazji, z rzeczy mniej spotykanych, jest tutaj również asystent świateł drogowych i asystent zmiany pasa ruchu. Po prostu nas ostrzega, jeżeli przekraczamy sobie linię dookoła, znaczy dookoła, na pasach drogi. Zaraz wam tu pokażę, na przedniej szybie jest taka kamera. Ten taki tutaj pulpit jest strasznie duży. Jak nie mamy nic, no to jest mała kropka czarna, a tutaj widzicie na środku jest kamerka, która obserwuje nam drogę. No i przy okazji chyba to też powoduje, że auto łatwiej samo parkuje, bo on też wynajduje miejsca parkingowe. I jeszcze dodam, bardzo fajna sprawa, auto jest całe w oryginale, jakoś tak mi się trafia, trzeci samochód pod rząd z dużą ilością też serwisów. Zaraz go tutaj zmierzymy miernikiem lakieru, żebyście mieli sobie to na filmie. No i cóż, ogólnie bardzo fajny kolor, nie srebrny, nie czarny, taki ciemny grafit, popielasty, nie brudzi się to bardzo, a też nie jest, jak to niektórzy nie lubią, jasnych kolorów. Wnętrze też bardzo ładne, skóra, ale o tym jak zawsze w środku. Spójrzcie, to sobie wszystko przygotowałem. Tutaj macie całą książkę serwisową. Widzicie, wpisy są tutaj bardzo długo w Oplu. Do
2017 roku. Jest to Opel, potem dalej już mamy jakieś faktury niezależne, ale książkę sobie odłożymy. Spójrzcie, tutaj jest do niego też rachunek, jak ostatni właściciel kupił go w autoryzowanym takim punkcie sprzedaży samochodów używanych Opla. Tutaj mamy ten Autohaus, widać, że jest to Opel. No i spójrzcie sobie, facet go kupował w 2016 roku, czyli 5-letnią, i zapłacił za nią praktycznie 16 tysięcy euro z przebiegiem 76 tysięcy kilometrów. No i tu macie wszystko powypisywane z jego wyposażenia, takich bardziej oczywiście dodatkowych rzeczy, czy jak ksenon skrętny, jakaś ta kamera przednia, zawieszenie sportowe, fotele skórzane z pamięcią, ale zaraz wam o tym opowiem. No tu jeszcze jakaś fakturka na 400 euro, ta ostatnia ze 105 kilometrów. Dalej, tu jeszcze mam do pokazania dla was tutaj jego przedostatni TIF, bo jeszcze jeden ma ważny. To też był tutaj robiony w 2018 roku, niech spojrzę, przy 138, czyli 4 lata temu. Jedziemy dalej i tutaj macie jeszcze takie potwierdzenie do tamtej faktury, że Opel po prostu certyfikat zgodności wam daje, że to się wszystko zgadza, i chyba jest to jeszcze dokupiona 12-miesięczna gwarancja z tamtej tego faktury, którą wam pokazywałem przy tym przebiegu 76 tysięcy kilometrów. Dobra, ja tu mam jeszcze jakąś fakturkę na jedną rzecz. Jest to z tamtego roku, z listopada, widzicie, 2002, przebieg 231, czyli nie jest, jak to się mówi, daleko odjechane od tego, na 1300 euro. No i mój ostatni, co ja będę tutaj do tego auto zakładał, tak jak wam wspominałem, zrobiłem oleje i ten nieszczęsny smok olejowy, tą uszczelkę tego smoka, więc myślę, że następny klient ma to z głowy. Zrobimy pauzę i nagramy sobie resztę. Dobrze, zacznę sobie od lewej strony. Jak widzicie, jest fajne piano black. Tak samo i te klamki są chromowane. Tutaj ustawione elektrycznie lusterka wraz ze składaniem. I też mają na pewno tutaj pamięć, bo jest to wyszczególnione w tej ostatniej fakturze. Tutaj dalej, cztery elektryczne szyby. Ten plastik bardzo fajnie utrzymany. Oczywiście jak auto jest w skórze, to i boczki też powinny być. Tutaj mamy to właśnie. Takie rozwiązanie. No i spójrzcie, fotele są z pamięcią, bynajmniej ten kierowcy. Możecie sobie tutaj go przestawiać elektrycznie. Naprawdę jest bardzo wygodny. No to teraz tu widzicie go w pełnej krasie, jak wygląda. Powiem wam, że jeszcze tutaj od razu o fotelach, że są one. Fotel kierowcy jest wentylowany, a obydwa fotele przednie są podgrzewane. Więc jak ktoś nie lubi skóry, bo, że tak powiem, poci się na plecach, to tutaj na pewno kierowca będzie miał takie udogodnienie, że włączył sobie wentylację i na pewno będzie dużo lepiej w lato jeździć takim pojazdem. Spójrzcie sobie jeszcze na boczek od mojego fotela, jest ładny, cały, nie ma dziury w skórze. Ogólnie wnętrze bardzo przyjemnie utrzymane. Dalej przechodzimy do wizualiów, czyli do kierownicy. Kierownica też ładna, niezużyta, postaram się tu uchwycić. Nie ma żadnego przetarcia, fajna, pikowana skóra, nie jest ona plastikowa. Oczywiście połączenie telefonu i obsługa tutaj tempomatu. Dalej mamy licznik. Jak tutaj sobie widzicie, spalanie dość dobre, 6,2 litra, czyli to nie jest zbyt dużo. Oczywiście tu regulujemy komputer, wskazania tego komputera i ustawienia. Tutaj jakiś mały schowek na drobnostki. No i ustawienie automatycznych świateł. Mamy tutaj Big Xenon doświetlający, więc to też bardzo fajna sprawa. Chyba tę część mamy omówioną. Jeszcze warto wspomnieć, że te modne wyświetlacze, zegary z tubą, jak w większości teraz nowych aut. Przechodzimy sobie do środka. Też fajnie, bo nie każda insygnia potrafi mieć taki dosłownie szerokości paseczek wyświetlacz. Tu mamy największy, jaki był oferowany w tych latach, czyli z nawigacją. Ładnie się to prezentuje. Możemy sobie zobaczyć, gdzie jedziemy, jeżeli ktoś już lubi używać oczywiście nawigacji staromodnej, czyli z auta. Dalej środek, tu też komplet przycisków jest praktycznie. Ważne, że jeszcze tutaj mamy ustawienia sobie trybów jazdy. Tour, czyli wygodny, sportowy, czyli twardszy. Tutaj też niczego nie brakuje. Mamy znajdowanie miejsca na parkingu, włączenie czujników parkowania i oczywiście trzymanie pasa ruchu. Bo tak jak wspominałem, jak nagrywałem na zewnątrz, auto ma tutaj taki wielki, jak to się mówi, bułeczkę ze wszystkimi jego bajerami. No i tu jeszcze na lusterku, nie wiem czy widzicie, czarną kropkę.
teraz to jeszcze bardziej pokręciłem, ale jest, o teraz, czyli lusterko jest z fotochromem, czyli nikt nam nie razi w oczy, bo samoczynnie się ściemnia. No jeszcze warto dodać z kolejnego bajera, że ma rozpoznawanie znaków drogowych, co naprawdę nawet w autach premium z tych lat nie było oczywistością. Dalej tutaj też ten środek jest ładny, te przyciski nie są zużyte, nic tu nie jest wydrapane, bo to w insygniach też lubiło się zużywać, tak samo jak i to Piano Black, gałeczka też świetnie utrzymana. Tutaj środek od obsługi nawigacji, oczywiście telefonu, elektryczny, ręczny, tutaj pod tą roletką cup holder, no i jeszcze tutaj schowek większy, ładnie się to prezentuje. Fotele wam pokazałem, z tyłu ISOFIX, duży podłokietnik, deska. Naprawdę powiem wam, że to auto wewnątrz jest świetnie utrzymane, jak na auto, które ma 12 lat. Na pewno nie jedna osoba może się pozytywnie przy nim zaskoczyć. Cóż, chyba aucie to wszystko. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie sobie dokupić gwarancję do roku czasu, jeżeli jesteście nią zainteresowani. I pamiętajcie, żeby odwiedzić moje media społecznościowe, takie jak mój Instagram, czyli Mavkar Auta, i przy okazji Otomoto, czyli mavkarotomoto.pl. No i cóż, chyba to wszystko. Zasubskrybujcie sobie kanał, bo będą się pojawiały kolejne ciekawe samochody. No i jeżeli oczywiście nie macie jak tego auta dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, dowiozę je na lawecie lub też zarejestruję. No i oczywiście nie macie opłaty skarbowej 2%, bo ode mnie jest faktura. Pozdrawiam, cześć!